Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym chciałbym pokazać, jak szybko zrobić taki wiszący most z płytek w stylu sci-fi. Oczywiście wiem, że każdy tego codziennie potrzebuje i tylko o tym myśli, ale jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli, to będziecie wiedzieli, jak to zrobić. Zaczynajmy. Przede wszystkim potrzebujemy do tego obrazu, najlepiej dosyć szerokiego, ponieważ musimy mieć taki kadr, w którym umieścimy nasze płytki, po których będzie można sobie, powiedzmy, przejść. Do tego potrzebujemy oczywiście płytkę. No i mamy już płytkę. Wytnijmy ją sobie. O, w tym przypadku wystarczy nam lasso. Zaznaczamy. O, ta krzywizna u dołu też spoko. Chociaż ona nie jest najważniejsza, zaraz Wam pokażę dlaczego. Naciskamy maskę warstwy, dostajemy płytkę. Zróbmy już, powiedzmy, ustawmy ją jako pierwszą, tak żeby ona była pod nogą najbliżej. Nie przejmujemy się na razie tym, że ona wchodzi na naszą bohaterkę, później sobie wymaskujemy to, co trzeba. Ctrl J, pod drugą nogę, troszeczkę zmniejszymy płytkę i hipotetycznie ona w ogóle powinna być pod spodem, więc przenieśmy ją tutaj, tak żeby wchodziła pod tę płytkę. No i niech będzie kawałeczek dalej, tak żeby można było lewo, prawo, powiedzmy, nogą sobie przejść. Teraz słuchajcie, zaznaczamy obydwie warstwy, trzymając Ctrl, następnie trzymając Alt duplikujemy. I teraz cała sztuczka polega na tym, tylko momencik, na razie to usunę. Cała sztuczka polega na tym, żeby teraz sterować tymi dolnymi. Możemy je ubrać także w grupę. Grupa płytek. Nazwijmy sobie. Naciśnijmy teraz Ctrl J. Zajmujemy się dolną grupą. Teraz naciskamy Ctrl T. Zmniejszamy. I lecimy dalej. Ctrl J. Naciskamy na niższą grupę. Ctrl T. Zmniejszamy. Odjeżdżamy. A, powiedzmy, że tutaj to grubo przesadziłem. A niech będzie tak. Niech będzie tak. Ctrl J. Niższa grupa. Ctrl T. Mniejszamy. Ctrl J. No to będzie dosyć mechaniczne. Przyspieszę to. Ok, mamy teraz zrobione wszystkie płytki, które wyglądają jak hipotetyczny most w powietrzu. Zaznaczmy je wszystkie, trzymając Shift. Zróbmy na nich grupę, albo nawet jeżeli chcemy, możemy zrobić z nich obiekt inteligentny. Konwertuj na obiekt inteligentny. Dobra. No i teraz mamy taką ścieżkę. Troszeczkę niżej ją sobie damy, ja wtedy miałem wyżej. Ctrl T, trochę ją sobie podniesiemy. Tak, żeby ona z niższych warstw wychodziła gdzieś tam po horyzont. Dobra. Teraz tak, to co musimy zrobić, na pewno musimy wymaskować naszą bohaterkę, czyli naciskamy na tło, wybierzmy szybkie zaznaczenie, naszą bohaterkę zaznaczamy, przenosimy się na grupę, naciskamy maskę warstwy, naciskamy Ctrl I. Ok, działa. A wiadomo, są pewne niedoskonałości, które należałoby poprawić. Zbliżamy się, wybieramy sobie pędzel biały, ponieważ białym, jak wiadomo, ujawniamy coś, co jest na masce warstwy, czarnym ukrywamy. Okej. Okay. Słuchajcie, ja się nie będę tutaj bardzo starał, zaraz wyjaśnię dlaczego. Ponieważ tak naprawdę i tak te płytki zaraz się mocno zmienią. W tym momencie, kiedy już mamy to ustalone, jak to mniej więcej powinno wyglądać, robimy taki myk. Dwuklik na warstwie płytek. Następnie blask wewnętrzny. A powiedzmy, niech to będzie kolor niebieski. Niech ten blask będzie naprawdę mocny, bez szumu. Ok, ok. Klikamy ok. I teraz to, co ważne, najeżdżamy na wypełnienie i wypełnienie obniżamy do zera. Fajnie? Dobra, nie wygląda to jeszcze jakoś super przekonująco. Dodajmy do naszej warstwy blask zewnętrzny. A ten blask zewnętrzny niech będzie również gdzieś tam w niebieskim kolorze. A, bo może przywróćmy domyślne, tylko zróbmy kolor niebieski i z tego startujmy. Okej.
Tak, zrobimy. Myślę, że będzie całkiem spoko. Dodatkowo możemy nadać kontur. Faza płaskorzeźba. Weźmy sobie fazę wewnętrzną. O, każdy z takich efektów delikatnie poprawi wrażenie prawdziwości tej płytki. Dobra, czyli jesteśmy już gdzieś na samym początku. Jak widzicie, mamy płytki, mamy kolor, zdjęliśmy wypełnienie. Wygląda to już w miarę futurystycznie. Teraz tak, dwa razy naciskamy Ctrl-J i teraz na najwyższej warstwie dwuklik odznaczamy R. Na średniej warstwie odznaczamy B i G. Jeszcze możemy Ctrl-J sobie zrobić i na tej warstwie zostawiamy samo G, czyli green. Teraz łapiemy za najwyższą warstwę, naciskamy V i przesuwamy delikatnie w lewo. Aha, cofnijmy się. Widzicie ten taki mały chain tutaj, ten łańcuszek? Odznaczamy go. Dzięki temu płytka nie wjedzie nam na postać. I teraz jeszcze raz przesuwamy płytkę w lewo. Tę płytkę także odznaczamy chaina, przesuwamy w prawo. O, wyszły nam dwa takie same kolory. Zaraz to poprawimy. Ok, wolałbym jednak efekt czerwieni. Będzie bardziej futurystyczny. Możemy jeszcze raz kliknąć nałożenie koloru. No, bym chciał akurat tutaj troszeczkę inne rzeczy uzyskać. Dobra. O, wygląda już całkiem spoko. Słuchajcie, mamy już pewnego rodzaju glitch, efekt takiego pseudo glitcha. Przydałoby się jeszcze to samo zrobić do dołu, czyli znowu Ctrl-J, V i tym razem troszeczkę do dołu. Przy czym tutaj krycie zjedźmy na 40%. Weźmy teraz do góry. Zjedźmy na 13%. Wygląda już naprawdę futurystycznie. Jest w miarę ok. No tutaj przydałoby się dodać dwa księżyce, jakąś fajną wieżę. W sumie czemu nie? Be right back. Dobra, słuchajcie, ponieważ ja tworzę tutoriale często tak na spontanie, jak mi coś padnie do głowy, więc nie gniewajcie się, ale postanowiłem dorzucić coś, czego nie planowałem. To będzie miasto. Ta panorama miasta będzie gdzieś tam w oddali, na horyzoncie tego właśnie dziwnego wydarzenia. Chciałbym, żeby to miasto było no, raz, że za mgłą, dwa, że daleko, a trzy, żeby tylko dotyczyło konturów tego miasta. Maskujemy. Nie przejmujcie się tym, jak to jest wycięte. Oczywiście wiadomo, zawsze lepiej, jak jest lepiej. Znaczy lepiej, jak jest więcej, ale lepiej, jak jest lepiej. Natomiast w tym wypadku nie ma to większego znaczenia. Robimy sobie filtr, rozmycie. Rozmycie gaussowskie, no oczywiście bez przesady. 27, 50. No taka fata Morgana nam się trochę robi. No powiedzmy, że 15 będzie całkiem... Ach. Przepraszam. Rozmywałem maskę warstwy. Rozmycie gaussowskie. Okej. No, może nie aż tak, ale gdzieś tam 3 i 2 będzie całkiem uprawnione. Dobra. Chciałbym to troszeczkę wygładzić, więc czarnym kolorem, miękkim pędzlem. Delikatnie sobie pojedziemy po końcówkach. Tak jak mówię, w ogóle się tym na razie nie przejmujemy. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co jest w oddali, co jest takie mleczne i w ogóle niezbyt widoczne, rządzi się innymi prawami. Możemy oszukiwać oko i możemy pewne rzeczy pozostawić w domyśle. Już pozostawiliśmy w domyśle to, że to, co jest dalej, jest trochę bardziej wygięte, już nie jest płaskie. Obniżmy to jeszcze. O, może tak. I teraz robimy dokładnie to samo, co wcześniej, czyli Ctrl-J, Ctrl-J. Tutaj zdejmiemy. No, dawaj.
opcję mieszania. Tu zdejmujemy red i green. Tutaj zdejmiemy blue, green i przesuwamy. Przesuwamy. O, gdzieś mi wyjechała jeszcze jedno miasto. Ctrl J. I w tym mieście sobie odznaczamy tylko. No, jest naprawdę cacy. Chociaż skoro mamy fioletową ścieżkę, dobrze by było, żeby nasze miasto futurystyczne też nosiło znamiona tego koloru fioletowego. Okej. Nałożenie koloru fiolet. Wydaje mi się, że wygląda to dużo lepiej, dużo ciekawiej. Jest to dużo bardziej futurystyczne. Natomiast cały czas to wszystko jest jeszcze takie mocno suche, mocno takie zarysowane jak w pęcie. Nie ma tego sznytu właściwego. Dobrze by było w takim razie zrobić jakiś raster na całości, w ogóle zunifikować. Zaznaczam wszystkie warstwy, w moim przypadku Ctrl-Shift-O. Możemy to zrobić tak, że prawym przyciskiem myszy konwertuj na obiekt inteligentny. Ctrl-J. Teraz uwaga, całość ulegnie delikatnemu przesunięciu. Czyli robimy jeszcze raz naszego glitcha. Ctrl-J. Tak, ale tutaj ten glitch będzie bardzo, bardzo delikatny. Do tego użyję myszki, nie pióra. Będzie łatwiej się wysterować, przyznam szczerze. Okej. Dobra, teraz wszystko jest troszeczkę bardziej zunifikowane, jeżeli chodzi o sam efekt. Słuchajcie, dodatkowo dodamy sobie luta, czyli klikamy sobie na nasze opcje, wyszukiwanie kolorów. No, lecimy od początku. To nam się tutaj podoba. Trafię na tych lutach strawić naprawdę masę czasu. Czasem poruszy mnie coś, co w normalnych warunkach byłoby nie do pomyślenia. Ten lookup mi się bardzo podoba. On jest bardzo mocny i taki bardzo gamingowy. Dobra, myślę, że jest ok. Zbieram znowu wszystko, robię z tego obiekt inteligentny. Klonuję, Ctrl-J i teraz słuchajcie, chciałbym jednak zasłonić trochę ten pałac, znaczy pałac miasto, bo już mówię o tym inaczej, tak jak o tym myślę, bo to jakby, nie wiem, przejść do jakiegoś tajemniczego pałacu. Słuchajcie, możemy do tego dodać raster. Zbieramy sobie znowu wszystko do jednego obiektu inteligentnego, Ctrl-J, ustalmy, żeby to było, powiedzmy, ten kolor zielono-żółty. Jakiś taki jasny może? Nie, ciemny. OK. I drugi kolor, niech będzie fioletowy. Filtr. Galeria filtrów. Wzór rastra. Rozmiar, jak najmniejszy oczywiście. Kontrast, większy kontrast. Mniejszy kontrast. Oczywiście wzorem rastra muszą być linie, bo inne opcje nie mają sensu. No i nakładamy sobie ten raster. Fajnie? Następnie zjeżdżamy skrycia. Powiedzmy do 48%. I teraz na inteligentnym filtrze bierzemy sobie gradient. Bierzemy sobie gradient kołowy, no, żeby nie był odwrócony. I na naszej dziewczynie, bo ona jest jakby z realnego świata, a rozciągamy sobie w ten sposób. Okej. Dobra. Okej, jak widzicie, wyszło nam takie trochę new retro. Wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem spoko. Okej, słuchajcie, tak wygląda obraz. Generalnie za pierwszym razem, kiedy to robiłem ćwicząc przed tutorialem, zakończyłem na tym etapie. Każdy ma inny gust, każdy może chcieć zobaczyć coś innego. Nie wiem, czy bardziej wam się podoba opcja z miastem. Tu jeszcze takie słońce by się przydało, jak w latach 70. Czy taka delikatna opcja ze ścieżką w przestrzeni. Mam nadzieję, że się wam podobało. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. Hej.